Cześć, witajcie moi drodzy, mówię do was ja, Marcin z Pomorza. Dzisiaj w ramach eksperymentu przeczytam wam opowiadanie z czasów mojego dzieciństwa. Możecie sobie puścić to w tle i zająć się jedzeniem albo zabawą z kotem. Po przesłuchaniu bardzo proszę, koniecznie napiszcie mi, czy wam się podobało i co mógłbym według was usprawnić. Opowiadanie pochodzi z cyklu zeszytów fantastyczno-naukowych wydawnictwa Iskry. Rok wydania 1986. Autor Norman Spinrad. Przełożył Robert Schmidt. Ziele czasu. Oto ja. Okruch intelektu stanowiący moją świadomość, która istnieje gdzieś poza przestrzenią i poza czasem. Obiektywny czas trwania mojego życia to 110 lat, chociaż z mojego punktu widzenia jestem nieśmiertelny. Świadomość mojej własnej świadomości nigdy nie ustanie. Jestem niemowlęciem, jestem dzieckiem. Jestem młodzieńcem, jestem starcem konającym wśród bieli czystych prześcieradeł. Jestem wszystkimi okresami swojego życia. Zawsze będę tymi okresami, zawsze byłem tymi okresami w miejscu, gdzie trwa mój intelekt w wiecznej chwili oderwanej od czasu. Jeden wiek i dziesięć lat. Oto moja wieczność. Życie moje jest jak biografia zawarta w książce niezmienna, niewzruszalna stała w swojej długości i nieograniczona w trwaniu rodzę się 3 kwietnia 2040 roku 2 grudnia 2150 umieram wszystkie wydarzenia zawarte pomiędzy tymi datami dzieją się w jednej chwili można by powiedzieć że przeżywam je wciąż i wciąż w nieskończoność ale nie jest to prawda przeżywam bowiem wszystkie chwile swoich 110 lat jednocześnie i raz na zawsze Jakże więc mogę opowiedzieć swoją historię? Jak mam ją uczynić zrozumiałą? Na wspólny język opiera się na pojęciu czasu, które nie jest nam wspólne? Dla mnie taki czas, jaki wy go pojmujecie, nie istnieje. Nie przesuwam się chwila po chwili chronologicznie, jak ślepiec wymacujący drogę w tunelu. Ja jestem jednocześnie we wszystkich punktach tego tunelu, a oczy mam szeroko otwarte. Czas jest dla mnie tym, czym dla was przestrzeń. Środowisko, w którym mogę poruszać się w więcej niż jednym kierunku. Jak wam to wytłumaczyć? Jak przekazać, by stało się to zrozumiałe? Wszyscy jesteśmy ludźmi zrodzonymi z kobiet, chociaż z drugiej strony macie ze mną mniej wspólnego niż z małpą czy z amebą. Ale muszę wam jakoś o tym opowiedzieć. Dla mnie jest już za późno, było za późno, będzie za późno. Zostałem uwięziony w pułapce tego wiecznego piekła i nie potrafię z niej uciec, nawet w śmierć. Moje życie jest niezmienne i niewzruszalne, albowiem jadłem tempo. Ziele czasu. Ale wy tego nie róbcie. Słuchajcie mnie, zrozumcie, nie jedzcie nigdy ziela czasu. Spróbuję wam to jakoś po swojemu wytłumaczyć. Nie ma sensu zaczynać od początku, gdyż nie ma początku ani końca. Są tylko ważne punkty w czasoprzestrzeni. Opiszę wam te punkty, może wtedy zrozumiecie. 8 września 2050 roku. Mam 10 lat. Siedzę w gabinecie doktora Phippsa, dyrektora szpitala psychiatrycznego, w którym przebywam od 8 lat. 12 czerwca zrozumieli wreszcie, że nie jestem wariatem. Zrozumieli tylko tyle, ale i to wystarczy, by mnie zwolniono. Ale 8 września 2050 roku jestem jeszcze pacjentem szpitala psychiatrycznego. 8 września 2050 roku to dzień powrotu pierwszej wyprawy na Tau Ceti. Powrót jest transmitowany i dlatego siedzę przed telewizorem w gabinecie doktora Fipsa. To właśnie ekspedycja na Tau Ceti jest powodem mojego pobytu w szpitalu. Paplam o niej już od 10 lat. Chcę, by statek poddano kwarantannie by próbki roślin, które przywieziono, zostały zniszczone, by nie pozwolić na wsadzenie ich w glebę naszej ziemi. Przez niemal całe moje życie traktowano to jako objaw schizofrenii, bo w końcu przed 12 lipca 2048 roku statek jeszcze nie wyruszył na Tauceti, a dopiero dzisiaj ma powrócić. I nadszedł 8 września 2050 roku. Nadszedł dzień, o którym mówiłem od opuszczenia łona matki. Nadszedł i dlatego siedzę teraz sam na sam z doktorem Phippsem, podczas gdy na ekranie telewizora ukazuje się obraz statku opadającego na rozległą betonową płytę. Wytłumaczcie im! Zatrzymajcie! Doktorze, zatrzymajcie ich! Doktor Phipps spogląda na mnie z zainteresowaniem. Jego małe niebieskie oczy wyrażają zarazem litość, zakłopotanie i strach. Dobrze zna mój przypadek. Na jego biurku obok przenośnego telewizora leży opasła teczka z historią mojej choroby, wypełniona setkami sprawozdań z sesji terapeutycznych. Na każdym z tych papierów jest wymieniona ta data. 8 września 2050 roku. Wciąż powtarzam tę samą historię. Statek na Tauceti wystartuje 12 lipca 2048 roku, powróci na Ziemię 8 września 2050 Ekspedycja odkryje, że wokół Tau Ceti krąży 12 planet, ale jedynie piąta przypomina Ziemię i posiada życie roślinne i zwierzęce. Ekspedycja dostarczy na Ziemię próbki nasion małej rośliny o szerokich, zielonych liściach i małych, purpurowych płatkach. Zostaje ona nazwana Tempis Ceti. Bardziej jednak będzie znana pod nazwą Tempo. I zanim jej właściwości zostaną poznane, Nasiona ulegną rozproszeniu, zostaną rozsiane po całej ziemi i wzejdą w jej glebie. Gdzieś kiedyś ludzie zaczną jeść liście tempa, zmienią się, będą mówili o przyszłości i będą uważani za szalonych, aż do nadejścia wypadków, o których mówili. Tym samym roślina zostanie uznana za niebezpieczny narkotyk. Spożywanie tempa stanie się przestępstwem, ale tak jak to bywa z owocem zakazanym, Ludzie będą spożywać ją dalej i w końcu tempomani staną się najbardziej poszukiwanymi przestępcami na Ziemi. Rządy świata będą usiłowały wydrzeć z ich udręczonych umysłów tajemnice przyszłości. Wszystko to można znaleźć w historii mojej choroby, którą dr Phipps tak dobrze zna. Przez osiem lat sądził, że jest to zastanawiająco spójna logicznie iluzja psychotyczna, ale dzisiaj mamy 8 września 2050 roku i jak przypowiedziałem, statek z Tauceti powrócił. Doktor Phipps patrzy na mnie beznamiętnie, podczas gdy do statku podsunięto zejściówkę i załoga wysiadła. Widzę, jakiego szczęki zaciskają się kurczowo, kiedy dziennikarze tłoczą się wokół kapitana, wysokiego i chudego mężczyzny, niosącego mały worek. Kapitan potrząsa głową zakłopotany na torczywością reporterów. Pozwólcie, że złożę najpierw krótkie sprawozdanie. Mówi szorstko. Oszczędzimy sobie wstępów. Blada i szczupła twarz kapitana wypełnia ekran telewizora. Ekspedycja powiodła się, mówi. Stwierdziliśmy, że układ tau Ceti składa się z dwunastu planet. Piąta przypomina Ziemię. Tam też znaleźliśmy rośliny i życie zwierzęce. Bardzo szczególne życie zwierzęce. Co pan rozumie przez słowo szczególne? wykrzykuje jeden z dziennikarzy. Kapitan marszczy brwi i wzrusza ramionami. Przede wszystkim zwierzęta te wydają się trawożerne i żywią się jedynie pewnym gatunkiem rośliny, która dominuje w tamtejszej florze. Nie ma tam drapieżników i nie trudno zrozumieć dlaczego. Nie wiem jak wam to dokładnie wytłumaczyć, ale wszystkie te stwory zdają się wiedzieć z wyprzedzeniem co zrobią inne zwierzęta, a także co my zrobimy. Sądzimy, że ma to jakiś związek z roślinami, które jedzą. Myślę, że wpływają one w jakiś dziwny sposób na ich poczucie czasu. Dlaczego pan tak sądzi? pyta jeden z reporterów. Nakarmiliśmy tymi liśćmi nasze zwierzęta laboratoryjne i zdarzyło się coś dziwnego. Niemal niemożliwe stało się dotknięcie ich dłonią, dlatego też doktor Lominow nazwał tę roślinkę Tempisceti. Jak wygląda ta roślina? pyta inny dziennikarz. No, przypomina ale chwileczkę, mam tu jeden okaz. Kapitan sięga po worek i coś z niego wyciąga. Zbliżenie kamery na rękę kapitana. Trzyma w niej roślinkę z delikatnymi korzeniami, szerokimi zielonymi liśćmi i małymi purpurowymi płatkami. Ręce doktora Fipsa zaczynają się trząść. Gapi się na mnie. Gapi, gapi i gapi. 12 maja 2062 roku. Znajduję się w małym pokoju. Możecie wyobrazić go sobie jako salę szpitalną, laboratorium czy celę więzienną, gdyż pełnił on funkcję tych wszystkich pomieszczeń równocześnie. Jestem tutaj już od trzech miesięcy. Siedzę na wygodnym klubowym krześle. Po drugiej stronie stołu zasiada człowiek z bezimiennej służby wywiadowczej. Na stole leży magnetofon, szpule obracają się. Mężczyzna z naprzeciwka marszczy brwi w rozdrażnieniu. Naszym tematem jest grudzień 2081 roku, mówi. Co pan wie o wydarzeniach z grudnia 2081 roku? Spoglądam na niego posępnie i bez słów. Dość już mam tych ludzi nasyłanych przez służby wywiadowcze, komisje naukowe i ich niekończących się bezskutecznych pytań. Proszę posłuchać, warczy oskle mężczyzna, Wiem, że odwoływanie się do pańskiego nieistniejącego poczucia patriotyzmu jest pozbawione sensu. Wiem również, że drwi sobie pan z tego, iż pańskie zdolności mogą wiele znaczyć dla naszego kraju. Ale proszę nie zapominać, że jest pan kryminalistą. Skazano pana na dożywocie. Współpracuj z nami, a za dwa lata będziesz wolny. A jeśli będziesz milczał, potrzymamy cię w zamknięciu, aż zgnijesz. Albo wbijesz sobie do łba, że jedynym sposobem wyjścia stąd jest mówienie. Powtarzam, naszym tematem jest grudzień 2081 roku. A teraz mów! Wzdycham. Wiem, że wyjaśnienie, iż poznanie przyszłości nie służy niczemu, gdyż przyszłość nie może być zmieniona, bo nie była zmieniona i nie będzie zmieniona, jest bezcelowe. Oni jednak nie chcą przyjąć do wiadomości, że wybór jest iluzją spowodowaną przez fakt, że czasoprzestrzenie przyszłości są ukryte przed tymi, którzy pogrążeni w błogiej nieświadomości przesuwają się z prądem czasu. Nie chcą zrozumieć, że chwile czasu przeszłego nie różnią się niczym od chwil czasu przyszłego czy teraźniejszego: są stałe, niewzruszalne i nieodmienne. Oni żyją w iluzji czasu ciągłego. Zaczynam zatem mówić o grudniu roku 2081. Wiem jednak, że nie będą zadowoleni, dopóki nie powiem im wszystkiego co wiem o latach pomiędzy chwilą obecną a 2 grudnia 2150 roku wiem że będą niezadowoleni ponieważ byli niezadowoleni są niezadowoleni i będą niezadowoleni i dlatego mówię o tym przerażającym grudniu który nastąpi za 19 lat 2 grudnia 2150 roku jestem stary bardzo stary mam 110 lat Moje zużyte przez wiek ciało spoczywa na białych prześcieradłach szpitalnego łóżka. Moje płuca, moje serce, moje naczynia krwionośne, wszystkie wewnętrzne narządy są chore. Jedynie mój umysł pozostanie nieskazitelny, nieśmiertelny. Umysł niemowlęcia, umysł dziecka, umysł młodzieńca, umysł starca. Umieram. Po tym 2 grudnia 2150 roku moje ciało przestaje istnieć jako żywy organizm. Dla mnie czas po tej dacie jest równie nieznany jak przed 3 kwietnia 2040 roku w przeciwnym kierunku czasu. W pewnym sensie umieram, a w pewnym jestem nieśmiertelny. Iskra mojej świadomości nie zniknie, mój umysł nie zna końca, albowiem nie ma dla niego ani końca, ani początku. Istnieje przez chwilę trwającą wieczność i 110 lat zarazem. Pomyślcie o moim życiu jak o rozdziale książki, księgi wieczności powieści, która nie ma pierwszej ani ostatniej strony. Rozdział zawierający moje życie ma 110 stron. Ma swój punkt wyjściowy i finalny, ale rozdział trwa tak długo, jak długo istnieje książka. Nieskończona księga wieczności. Albo nie. Wyobraźcie sobie, że moje życie jest linijką długości 110 cm. Zaczyna się na jedynce, a kończy na 110, ale zarówno początek, jak i koniec odnoszą się jedynie do długości a nie do czasu trwania. Umieram. Przez cały czas jestem świadom tej agonii, ale nigdy nie doświadczę śmierci. Śmierć jest niebytem świadomości i dlatego nie może przyjść po mnie. Dzień 2 grudnia 2150 roku jest ważnym dla mnie punktem czasoprzestrzeni, mrocznym murem, barierą, poza którym nie dostrzegam już niczego. Inny mur nosi datę 3 kwietnia 2040 roku. 3 kwietnia 2040 roku Nicość nagle się kończy i zaczyna nienicość. Rodzę się. Jakie wrażenia towarzyszą mojemu porodowi? Jak wam to powiedzieć? Jak wytłumaczyć, byście zrozumieli? Moje życie, moja 110 egzystencja pojawia się nagle, natychmiast. W momencie swoich urodzin widzę chwilę swojej śmierci oraz wszystkie inne chwile zawarte pomiędzy nimi. Wychodzę z łona swojej matki i patrzę na swoje życie jak na obraz. Obraz z krajobrazem nader skomplikowanym. Jest na nim wszystko naraz, zupełny gestaltyzm. Widzę swoją obcość, dziwne dzieciństwo. Niezrozumienie z jakim spotykam się, kiedy wydostaję się z łona matki, mówiąc doskonałą angielszczyzną, zniekształconą tylko z powodu niedorozwoju strun głosowych. Tak więc, kiedy opuszczam łono matki, żądam, aby statek powracający z Tau Ceti 8 września 2050 roku został poddany kwarantannie i wiem, że moje żądanie będzie bezskuteczne. Bo było bezskuteczne, będzie bezskuteczne i jest bezskuteczne. I wiem też, że już w chwili narodzin jestem, będę i byłem wszystkim tym, czym zawsze byłem, jestem i będę i że nie mogę niczego zmienić. Opuszczam łono swojej matki, umieram wśród białych, czystych prześcieradeł, siedzę w biurze doktora Fipsa, obserwując lądowanie statku, przebywam w więzieniu, opowiadając przez dwa lata o przyszłości i leżę na leśnej polanie, gdzie rośnie ziele o szerokich, zielonych liściach i małych, purpurowych płatkach. Zrywam tę roślinę, jem ją i wiem co zrobię. Zrobiłem robię. Opuszczając łono matki widzę obraz całego mojego życia, wzór niezmiennych zdarzeń namalowanych na papierze i wiecznym płótnie czasu zarazem. Lecz nie tylko widzę go jako obraz. Jestem nim, będąc jednocześnie jego malarzem. Trwam poza płótnem, spoglądam na jego całość i nie należę do niego. Widzę nieruchomą przestrzeń, która zapoczątkowała to wszystko 4 marca 2060 roku. Zmieniam ją i widzę, jak obraz rozpływa się, jak żyję w czasie, jak inni ludzie. Chwila po chwili uwolniony od piekła wszechwiedzy. Lecz zmiana ta jest tylko iluzją. 4 marca 2060 roku jestem w lesie w pobliżu miejsca swojego urodzenia, ale świadomość koszmaru, jaki ten dzień przyniósł, przyniesie, przynosi, nie może niczego zmienić. Robię to, co robię, bo robiłem to, co robiłem i będę robił to, co będę robił. 3 kwietnia 2040 roku opuszczam łono matki, niemowlę, dziecko, młodzieniec, starzec z więziennej celi i w szpitalu psychiatrycznym, konający wśród bieli czystych prześcieradeł. 4 marca 2060 roku. Mam 20 lat. Znajduję się właśnie na leśnej polanie. Przede mną rosną maleńkie roślinki o szerokich Zielonych liściach i purpurowych płatkach. To tempo ziele czasu, które prześladuje mnie, prześladowało i będzie prześladowało bez końca. Wiem, co robię, robiłem i będę robił, gdyż robię to, co robiłem i będę robił. Jak wam to wytłumaczyć? Jak powiedzieć, byście zrozumieli, że chwila ta jest niezmienna i nieunikniona? Mimo że wiem, wiedziałem i będę wiedział o przerażających konsekwencjach? Nie mogę niczego zmienić. Język tu nie wystarczy. To, co wam przekazuję, jest tylko nieuniknioną półprawdą. Wszystkie działania, jakie podejmuję w czasie swojego 110-letniego życia, zachodzą jednocześnie. Ale to stwierdzenie jest również namiastką prawdy, ponieważ jednocześnie oznacza w tym samym czasie, a czas w waszym rozumieniu tego słowa nie ma nic wspólnego z moim życiem. Pozwólcie mi zatem przybliżyć Wam tę kwestię. Język tu nie wystarczy. Powiedzmy, że wszystkie rzeczy, których dokonuję, dokonywałem i dokonam, dzieją się jednocześnie. Tak więc nie ma wiedzy, która mogłaby wpłynąć na jakiekolwiek działanie dokonujące się w innym punkcie. Niech mi będzie wolno skonstruować następne użyteczne kłamstwo. Powiedzmy, że dla mnie pojmowanie i działanie to dwie zupełnie różne rzeczy. Od chwili narodzin, podporządkowałem się ślepo temu, co miałem zrobić w swoim życiu zorganizowanemu totalnie zespołowi przeżyć. Jedynie w następnym momencie dostrzegam efekty zadziałania całego mnóstwa rzeczy. Oto koszmar, jaki się rozpoczął, rozpocznie, rozpoczyna w dniu 4 marca 2060 roku. Albo mówi się, że przed oczyma umierającego przesuwa się całe jego życie. W momencie moich urodzin całe moje życie przemknęło mi przed oczyma. I to nie tylko w wyobraźni, ale i na jawie. Nie mogłem później niczego zmienić, gdyż zmiana istnieje jedynie jako łącznik pomiędzy odmiennymi chwilami czasu. A dla mnie moje życie jest właśnie nieskończoną chwilą trwającą 110 lat. I w taki sposób ten okropny moment staje się niezmienny i nieunikniony. 4 marca 2060 roku pochylam się, zrywam roślinę Tempo. Odrywam szeroki zielony liść i wkładam go do ust. Jego smak jest słodki i gorzki zarazem, żelazisty i nieprzyjemny. Przeżuwam liść i połykam go. Tempo wędruje mi do żołądka, strawione przenika do krwi i dociera do mózgu. I wtedy zachodzą zmiany, których nawet ludzie mądrzejsi ode mnie nie rozumieją. I nigdy nie będą mogli z tego zrozumieć, a w każdym razie nie przed dniem 2 grudnia 2150 roku, po którym jest już tylko nicość. Moje ciało istnieje w obiektywnym strumieniu czasu, aby dojrzeć, zestarzeć się, podupać na zdrowiu i umrzeć, ale mój umysł został wyrzucony poza czas, aby przeżywać wszystkie chwile jak jedną. Przypomina to déjà vu. A ponieważ zdarzyło się 4 marca 2060 roku, zdążyłem przeżyć już 20 lat. To jest właśnie punkt wyjściowy tempo świadomości w obiektywnym strumieniu czasu. Ale obiektywny upływ czasu nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje. Język, tak jak i te wydumane przykłady, nie wystarcza. Więc kolejne użyteczne kłamstwo. W obiektywnym strumieniu czasu jestem normalną istotą ludzką aż do owego 4 marca, przeżywającą każdą chwilę poprzednich 20 lat życia po kolei i w porządku, chwila po chwili. Teraz, 4 marca 2060 roku, moja świadomość rozprzestrzenia się w dwóch kierunkach biegu czasu: naprzód, aż do 2 grudnia 2150 roku i mojej śmierci, aż w przeszłość. Aż do 3 kwietnia 2040 roku i moich urodzin, czasoprzestrzeń 4 marca zmieniła przeszłość, tak jak i zmieniła przyszłość, rozwijając tempo świadomość aż po krańce mojej egzystencji. Ale raz przeszłość się zmieniła. Miniony czas przestał istnieć i oto wyłaniał się z brzucha matki. Niemowlę, dziecko, młodzieniec, starzec w więziennej celi i w szpitalu psychiatrycznym, konający wśród bieli czystych prześcieradeł. Oto ja. Okruch intelektu stanowiący moją świadomość, która istnieje gdzieś poza przestrzenią i poza czasem. Obiektywny czas trwania mojego życia to 110 lat, chociaż z mojego punktu widzenia jestem nieśmiertelny. Świadomość mojej własnej świadomości nigdy nie ustanie. Jestem niemowlęciem, jestem dzieckiem, jestem młodzieńcem, jestem starcem konającym wśród bieli czystych prześcieradeł. Jestem wszystkimi okresami swojego życia, zawsze będę tymi okresami, zawsze byłem tymi okresami, w miejscu, gdzie trwa mój intelekt, w wiecznej chwili oderwanej od czasu.